Organizacja Cloud MMA odkrywa kolejne karty na czwartą edycję swojej gali. W piątek ogłosiła ona na swoich mediach społecznościowych bohaterów kolejnego zestawienia, którymi będą Dawid Crazy Załęcki oraz Wielki Buu. Jest to więc kolejna sytuacja, w której ojciec spróbuje pomścić syna, jako że w przeszłości walczył już z byłym rywalem Denisa Don Diego. Panowie zawalczą ze sobą w trzyrundowym pojedynku na zasadach K1 w małych rękawicach i w oczach bugmacherów. Faworytem starcia jest niepokonany do tej pory w klatce Masiak, który poza nieskazitelnym rekordem 4-0 może ponadto pochwalić się znacznie lepszymi warunkami fizycznymi od Crazy'ego. Pod postem ogłaszającym zestawienie pojawiły się również dość zabawne komentarze od samych jego bohaterów. Crazy napisał: 40 kg więcej, spora ta buła, może Denis nie był aż taki głodny. No ale cóż, to chyba normalne, że jak dzieci nie zjedzą, to rodzice po nich dojadają. Czasem ciężki jest los ojca. Buła napisał z kolei: ech, niezbyt wymarzony scenariusz, bić się z tatą dlatego, że zbiłem syna. Głos w komentarzach zabrał również Denis, który nieco zaburzył prześmiewczą konwencję, pisząc: będziesz wydymany śmieciu za artykuły, za które siedziałeś, jebcie kondomie. Pajacu, pamiętaj, że życia nie oszukasz, więc nie kreuj się na gangstera, bo sobie z tym nie poradzisz. Zresztą ostatnio udowodniłeś to, wiesz gdzie, karma wraca. Pozostając w temacie bohaterów feralnej walki z gali Cloud 3, niedawno informowaliśmy o kolejnym memicznym nagraniu Denisa Załęckiego, który po raz drugi w swojej karierze zdecydował się odnieść do kilku postaci oraz swojej freakowej przyszłości, znajdując się w jacuzzi. Bad Boy nie szczędził gorzkich słów, m.in. właśnie w kierunku Masiaka, odnosząc się do jego wątpliwej moralnie przeszłości i zarzucając mu m.in. zdradzanie kolegów ze środowiska kibicowskiego czy wyprowadzanie pieniędzy z fundacji charytatywnej. W piątek wieczorem Buła był gościem live'a Aferek, na którym został poproszony o komentarz w tej sprawie. Masiak początkowo przyznał, że Załęcki wystosował wobec niego na nagraniu bardzo poważne zarzuty, a ponadto przekroczył w tym przypadku pewną granicę, w związku z czym nie bardzo chce on na gorąco wypowiadać się w tym temacie i woli odnieść się do sprawy oficjalnie na swoim kanale. Mimo tego, po chwili Patryk zdecydował się odpowiedzieć na najpoważniejszy zarzut, który dotyczył właśnie defraudowania pieniędzy z fundacji, jako iż uznał, że słowa wypowiedziane na licznie oglądanym live'ie Aferek będą miały mocniejszy wydźwięk w sieci. Buła zdementował doniesienia, że wyciągnął z tej inicjatywy jakiekolwiek pieniądze, nie przyznając jednocześnie, co się z nimi dokładnie stało. Dodał też, iż sugestie Załęckiego dotyczą tak naprawdę niewielkiej kwoty, na którą nikt by się w cudzysłowie nie połasił, a jego oskarżenia są paskudną próbą naprawy wizerunku kosztem biednych dzieci. Żeby on jeszcze mówił o jakichś dużych pieniądzach, bo to się rozgodzi o to, że tam Denis miał, znaczy Dawid miał zakład z Alanem, a nas płacił pieniądze i my niby to zdefraudowaliśmy. No kurwa, to są pieniądze rzędu, nie wiem, on to płacił 5-10 tysięcy, co my mielibyśmy, a co domy za to kupić, nie? Więc, a wiesz, od 10 lat organizujemy wszystkie obozy, wszystkie wakacje, święta. No dla mnie jest obrzydliwe to, co ten gość zrobił, nie? Że zarzuca nam jakąś, wiesz, to nie jest moja fundacja, nie będę mówił, jak ona się nazywa, bo na pewno nie w tym kontekście. To jest fundacja, którą zajmują się urzędnicy miejscy, cała masa ludzi, a wiesz, w takim próbie zepsucia mojego wizerunku grać na krzywdą dzieci. Bu odniósł się również do wyzwania Denisa, który informował na nagraniu, że chciałby zmierzyć się z nim w formule MMA na gołe pięści w formacie No Limit. Patryk zaznaczył, że kluczowy byłby w tym przypadku odbiór społeczny tego zestawienia, czyli czy po prostu ludzie byliby zainteresowani, by obejrzeć ponownie takie starcie. Ja rozumiem, że teraz rewanż z Denisem mógłby dać mi małe mieszkanko, ale jak mówię, to są pieniądze. Dla mnie odbiór ludzi, którzy mi ufają, jest trwalszą lokatą. Jeżeli jest taka potrzeba, to ja mogę zbić Denisa drugi raz, nie? Ale jeżeli ludzie nie chcą tego widzieć, to ja nie będę tego promował, nie? Na transmisji poruszono także temat kryminalnej przeszłości Masiaka, a mianowicie tego, że gdańszczanin na wykopie dorobił się ksywki Pozytywny Sutener, która odnosi się do postawionych mu niegdyś zarzutów oraz aktualnego odbioru w świecie freakfightów. Buła potwierdził, że wystosowano wobec niego akt oskarżenia dotyczące kierowania grupą przestępczą o takim charakterze, jednak uważa jego zawartość za zupełnie niepokrywającą się z prawdą, o czym przede wszystkim świadczy fakt, że odnosi się on do okresu, który spędził będąc za kratami. Buł tłumaczył, że po opuszczeniu więzienia postanowiono wykorzystać jego sytuację i uderzyć w niego absurdalnymi zarzutami po to, by się złamał i zdecydował się na współpracę ze służbami. Tymczasem akt oskarżenia był na tyle odrealniony, że ostatecznie nie został on z jego tytułu skazany. Miałem taki akt, co prawda odrealniony, ponieważ akt oskarżenia jest tak abstrakcyjny, że dotyczy okresu, w którym siedziałem w więzieniu. I to jeszcze w izolatce.
sam przez 2 lata. No i ja, wychodząc po 2 latach z więzienia, kurczę, byłem atrakcyjnym kąskiem na potencjalną współpracę i wiesz, myślę, że jak dostanę kolejny zarzut, no to już nie wytrzymam kolejnej odsiadki i dostałem na tyle abstrakcyjny zarzut, że ja w zarzucie kierowania grupą przestępczą, w akcie oskarżenia chyba zarobiłem 60 zł. Przez okres, w którym siedziałem w więzieniu, w izolatce, jak sędzina to zobaczyła, mówi, no kurwa, sorry, ale bez jaj, nie? Do domu, nie siedziałem za coś takiego i nie mam za to wyroku. Dodał również, że w razie potrzeby, jeśli otrzyma zgodę od prawnika, to może poświadczyć swoją niewinność odpowiednimi dokumentami. Co więcej, Wielki Buł twierdzi, że i tak bezpodstawnie wsadzono go do więzienia na te 2 lata, o których wspominał. A już bezpodstawnie 2 lata siedziałem w więzieniu, pomimo tego, że wszystkie dowody świadczyły o tym, że nie było możliwości, żeby takie przestępstwo miało miejsce. W aferkach Boxdel zdecydował się również na podzielenie się z widzami pewną ciekawostką. Według niego rekordowa kwota za reklamę na ciele w formie tatuażu na frikowym wydarzeniu Fame wynosiła aż 140 tysięcy złotych. Jaka była kwota za rekordowy tatuaż w Federacji Freakfightowej? No. Wiesz jaka kwota? Nie. 140 tysięcy. Co? Tak. Ja bym powiedział, że 6 dych. Ale to była wartość faktycznie marketingowa, czy po prostu wartość takie wsparcie, na... ziomeczku. Nie, to było, tak, oczywiście, to było takie wsparcie na zasadzie masz stary i ten, to była firma, która jest w ogóle jakby nafarmiona sosem też, nie, więc dla gościa to nie był problem, tym bardziej, że właściciel firmy tego frika akurat też bardzo lubi. Wielki Buł nie był jedyną postacią wywołaną do tablicy w nagraniu z jacuzzi Denisa, która zdecydowała się odnieść do jego słów. Swoją odpowiedź za pośrednictwem wywiadów na kanałach Karola Garncarza oraz Fansportu wystosował również Mateusz Don Diego Kubiszyn. W odniesieniu do propozycji kolejnej walki z Załęckim Diego ze stanowczością podkreślił, że podejmie z nim rękawice w każdej formule, jaką ten zaproponuje, ponieważ zdaje sobie sprawę z jego aktualnej dyspozycji, zarówno mentalnej, jak i fizycznej i czuje się od niego znacznie lepszym zawodnikiem, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że do ich pierwszej walki w ogóle nie był przygotowany. Nadal chyba nie wierzy w to, że ja do tej walki z nim w ogóle nie byłem przygotowany i zrobiliśmy równowalkę. On był wtedy w swoim życiowym sztosie treningowym. Denis, zapraszam ciebie do pojedynku. Na jakich zasadach sobie nie wymyślisz. Takie zasady uszanuję, zrobimy tą walkę i teraz przygotuję się tak jak należy, żeby rzeczywiście skarcić się jak należy. Kubiszyn dodał również, iż nie wierzy w tak szybkie uporanie się z problemami natury psychologicznej u swojego byłego i być może przyszłego rywala, ponieważ według niego mentalną równowagę wypracowuje się znacznie dłużej niż formę fizyczną, szczególnie po takim upadku. Takie powiedzmy krachy psychiczne są naprawdę ciężkie i odbijają bardzo duże piętno na naszej psychice. Wątpię, żeby Denis tak łatwo wrócił do sprawności. Myślę, że to jest jego jakiś tam kolejny performance, albo po prostu zwiększył dawkę sterydów. Mistrz Gromdy podzielił się też z widzami informacją, iż niewykluczone, a nawet bardzo prawdopodobne, że zawalczy on jednak na gali Fame 20 i to jego nazwisko pojawi się w ostatnim nadal nieogłoszonym zestawieniu na to wydarzenie. Przypomnijmy, że pierwotnie Mateusz miał bić się z Michałem Pasternakiem, jednak obie strony nie dogadały się ostatecznie w sprawie mieszanej formuły walki, a dokładniej kolejności rund toczonych w poszczególnych płaszczyznach, w związku z czym do starcia nie dojdzie. Diego dodał, że nadal czeka na przeciwnika, który zdecyduje się skrzyżować z nim rękawice w Gliwicach, a także iż trwają rozmowy z Wielkim Buł, Normanem Parkiem oraz innymi zawodnikami, których nazwisk nie zdradzał. W jednym z ostatnich odcinków informowaliśmy o dość mocnym ponownym zameldowaniu się w szeregach Federacji Fame przez Kasiusza, który połączył się telefonicznie ze studiem programu Cage Special i bardzo ostro skonfrontował się z Boxdelem oraz Sylwestrem Wardęgą, zarzucając temu drugiemu hipokryzję i niesłowność w działaniach właśnie wobec Barona w kontekście afery Pandora Gate, a także strach przed stoczeniem pojedynku z Tomkiem Olejnikiem. Po programie Casio kontynuował swoją krucjatę przeciwko Druidowi, udostępniając na swoim Instagramie shoty z live'ów Sylwka, zarówno tych odbywających się jeszcze podczas afery, jak i najświeższego, podczas którego przyznał on, że nie walczy z Olejnikiem również ze względów finansowych i gdyby jego stawka byłaby taka jak za ostatnią walkę, to byłby skłonny przesunąć plany związane z Goatsami i wystąpić na jubileuszowej gali. Straciłem do tego zapał, a po co najważniejsze jest stawiać Goatsów i mam problem ze zdrowiem. Jeżeli macie stawkę X i nagle macie walczyć za X podzielić 3, to też wiesz, i kwestia pieniędzy, nie? Żeby była jasność, nie? Ja tu mogę dać deklarację. Jeżeli bym dostał ofertę taką, jak za poprzednią walkę, no to bym na miesiąc odsunął może Goatsów jeszcze i bym wtedy się poważniej zastanowił nad czymś takim. Ale w takim przypadku to znacznie bardziej opłaca mi się
robienie gołsów. Już czysto biznesowo po prostu. Rzeciński w opisie shota wytknął Wardendze manipulację, jako że w programie mówił on o tym, że kluczowe były kwestie zdrowotne oraz gołsi, a podczas live'a przyznawał, że za odpowiednie wynagrodzenie mógłby skrzyżować rękawice z Tomkiem. Co ciekawe, pod postem Kasjusza ze wspomnianym nagraniem swój komentarz zostawił sam Sylwek, który napisał: zgadza się, jeśli miałbym ciekawą ofertę finansową, wtedy rozważyłbym przesunięcie nagrań gołs i budowanie struktur o kolejny miesiąc. Jeśli ktoś uważał, że jestem fame dla wkładu w rozwój polskiej kultury, to niestety, ale prowadzenie konferencji i występy na Fame traktuję jako pracę i kwestie finansowe są w tym przypadku dla mnie istotne. Serdecznie pozdrawiam. Komentarz został szybko zesklinowany przez Kasjusza, który umieścił go w swojej storce z podpisem: ale ten człowiek się gubi w tym, co mówi. Następnie do medialnej przepychanki dołączył zawodnik, który jest de facto jej przedmiotem, czyli Tomek Olejnik, który opublikował na swoim Instagramie nagranie, na którym stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom finansowym Sylwestra i oferuje mu, że wykłada na stół całe swoje wynagrodzenia, a także iż Kasjusz zadeklarował, że również jest w stanie dorzucić do puli nieco swoich środków, tylko po to, by doszło do tego pojedynku. W tym przypadku wygrany miałby zgarnąć wszystko. No to słuchaj, Sylwester, ja przychodzę tutaj z propozycją, że wrzucam do puli całą moją garę, czyli fajną pięciocyfrową kwotę, a jeżeli dalej będzie ci mało pieniędzy, to Kasjusz powiedział, że dorzuci do puli też pieniądze i wygrany zgarnia wszystko. Kasjusz jest pewny, że wygram, ponieważ jestem najlepszym gladiatorem polskich free fightów, ale co, jeżeli chodzi o pieniądze, no to już teoretycznie w puli jest twoja stawka, którą miałeś mieć. W sprawę zaangażował się również menadżer Olejnika, wujek Ali, który wraz ze swoim wspólnikiem Dawidem Ambro zobowiązał się dołożyć do garzy Wardęgi brakujące jego zdaniem 300 tysięcy złotych, by druid czuł się usatysfakcjonowany finansowo. Na ten moment nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi od druida na tę propozycję, choć Boxdel na ostatnim live'ie Aferek oznajmił, że Wardęga nie zmieni już swojej decyzji i nie zawalczy na 20. W piątkowy wieczór gruchnęły bardzo niepokojące doniesienia dotyczące zawodnika Fame MMA Marcina Wrzoska, a to wszystko za sprawą jego narzeczonej i jednocześnie matki jego dziecka, która za pośrednictwem swojego Instagrama podzieliła się swoimi traumatycznymi wręcz doświadczeniami związanymi właśnie z Marcinem, który został przedstawiony w bardzo niekorzystnym świetle i oskarżony m.in. o przemoc domową. Przed przytoczeniem wspomnianych storek należy przedstawić kontekst całej sytuacji, mianowicie partnerka Wrzoska, a więc Violetta Klamińska, kryjąca się pod instagramowym pseudonimem Wilczyca z Wall Street, według relacji doznała w ostatnim czasie poważnego urazu kręgosłupa, a konkretnie jego złamania, i było blisko, aby skończyło się na wózku. Jednak na szczęście jest w stanie chodzić o własnych siłach i teraz czeka ją długa rehabilitacja. Początkowo partnerka Marcina nie dzieliła się szczegółami dotyczącymi jej wypadku, jednak wszystko zmieniło się właśnie w piątkowy wieczór, kiedy to zapytana na Instagramie, czy doznała urazu na wskutek wypadku samochodowego, poinformowała, że taką wersję zdarzeń opowiada wszystkim Wrzosek, zaznaczając, że jest to kłamstwo i nie było żadnego wypadku, oraz wstawiając zdjęcie czegoś, co wygląda jak dziura w ścianie. Na kolejne z pytań o podobnej treści partnerka Wrzoska napisała: koniec kłamstw, po czym wstawiła fragment zapewne dokumentacji medycznej, z której wynika, że doznała ona urazu wskutek upadku, skoku i pchnięcia z wysokości o nieokreślonym zamiarze i miało to miejsce w domu. Ludzie od razu zaczęli łączyć kropki i domyślać się, że udział w jej wypadku mógł mieć właśnie były zawodnik KSW. Pod napływem tego typu domysłów Violetta postanowiła rozwiać wątpliwości i w odpowiedzi na kolejne z instagramowych pytań zdementowała teorię, że Marcin wypchnął ją z okna, jednak potwierdziła jego udział w całym zajściu, pisząc: kochani, Marcin nie wyrzucił mnie z okna i nie wieszajcie na nim psów. Wyszłam oknem po tym, jak zaczął demolować moje mieszkanie, to, w które włożyłam tyle serca, pracy i to, które relacjonowałam na Instagramie. Mieszkałam w nim 2 tygodnie. Na następnej storce Violetta poinformowała, że nie jest już w związku z Marcinem oraz że w szpitalu miał absolutny zakaz zbliżania się do niej. Na jednej z kolejnych relacji pojawiły się już poważniejsze dowody w postaci nagrań jednej z awantur, na których widać wyraźnie zdenerwowanego Wrzoska, który z dzieckiem na rękach kłóci się z partnerką, po czym w agresywny sposób zabiera jej telefon. Jak ty ją traktujesz? Normalnie. Dlaczego się wydzierasz? Ja się wydzieram? Tak, jestem wkurwiony. Masz dziecko na rękach. Bo jestem wkurwiony. Nie mam tego dziecka na rękach. Nie? Film. Nie masz tego dziecka na rękach. Nie masz dziecka na rękach? Nie masz dziecka na rękach? Po co mnie nagrywasz? Po co mnie nagrywasz? Wyślę. Znajomym, współpracownikom, jaki jesteś. Nie, przestań się. Jurka, przestańcie się znowu, dobra, przestańcie. No co? No co mi Nagranie zostało podpisane słowami: odłożył dziecko i nie chcecie wiedzieć, co było dalej. W kolejnym kafelku Violetta w odpowiedzi na pytanie, czy już wcześniej zdarzała się przemoc, odpowiedziała twierdząco, wstawiając zdjęcie rozwalonego telewizora oraz wspominając o kilku innych przedmiotach, takich jak Apple Watch czy kurtka, które miały ulec zniszczeniu właśnie z rąk Marcina. Przez następne kilka godzin na Instagramie niejakiej Wilczycy z Wall Street pojawiły się wręcz dziesiątki storek, w których dzieliła się ona szczegółami
swojego delikatnie mówiąc toksycznego związku z zawodnikiem Fame MMA, wyciągając na niego kolejne brudy. Między innymi mogliśmy się dowiedzieć, że Violetta tak długo ukrywała to, co się dzieje ze względu na to, iż Marcin jest osobą publiczną i zaślepiona miłością wszystko zamiatała pod dywan. Wstawiła ona także zdjęcia guzów i zadrapań na głowie z podpisem, że Instagram to jedno wielkie oszustwo, a wrzoska określiła genialnym manipulatorem i kłamcą, któremu jest w stanie udowodnić to, że był agresorem, gdyż ma na to dowody w postaci wielu nagrań, jak i świadków. Dodatkowo policja już kilkukrotnie miała interweniować podczas awantur i zachęcać ją do założenia tzw. niebieskiej karty. Violetta, zapytana o powody agresywnych skłonności zawodnika Fame MMA, wskazała na sterydy, brak kontroli nad emocjami oraz oceniła, że takie zachowania wyniósł z domu. Co istotne, według relacji Marcin absolutnie nie był nigdy agresywny w stosunku do ich dziecka, choć miał zarzucać partnerce zdradę i sugerować, że nie należy ono do niego. Na pytania o to, czy Marcin w ciąży też ją tak traktował, Violetta odpowiedziała następująco. W ciąży miał kilka ataków. Na jednej z konferencji jakiś koleś powiedział mi, że mam ładne tatuaże i to był impuls. Wiozłam go pijanego swoim MMA. W samochodzie oblał mnie Jackiem Danielsem, zaczął wyrywać kierownicę na pełnej prędkości. Innym razem podczas szarpaniny dostałam od niego łokciem w brzuch, niecelowo. Jednak mogło skończyć się tragedią. W kolejnych relacjach była partnerka Marcina, co prawda nie bezpośrednio, jednak zasugerowała, że przez awantury i agresję nabawiła się depresji, przez którą zaczęła brać leki, a problemów natury psychicznej w postaci skrajnej nerwicy miała nabawić się także jej mama, na której wrzosek również miał wyładowywać swoją agresję. W następnej serii storek, które pojawiły się już następnego dnia, Violetta, podpytywana o szczegóły wypadku, przyznała, że każdy kij ma dwa końce i wspominając o swojej zdiagnozowanej depresji, przyznała, że jej reakcją na stres jest ucieczka i to właśnie próbowała zrobić w reakcji na kłótnie i awanturę, co skończyło się upadkiem przez okno z pierwszego piętra. Zapytana o to, dlaczego nie próbowała wyjść drzwiami zamiast oknem, poinformowała, że drzwi były zastawione, a ona po prostu błagała o spokój. W momencie, gdy o aferze wrzoska i jego partnerki zaczęło być głośno, po sieci zaczęła krążyć rzekoma dalsza część dokumentacji medycznej, której niejaka Violetta miała celowo nie ujawniać i która już na pierwszy rzut oka wydawała się być mało wiarygodna, a nawet można by rzec, że absurdalna, gdyż według informacji w niej zawartych poszkodowana miała bez określonej przyczyny zacząć biegać na czterech łapach i udawać dzika, a następnie rozwalić głową ściankę z karton gipsu i wyskoczyć przez okno, krzycząc, że dziki zawsze lądują na cztery łapy. Pomimo, że raczej mało kto brał informacje podane w tym podrobionym dokumencie za wiarygodne, sama zainteresowana postanowiła to zdementować, wstawiając zdjęcie pełnej dokumentacji medycznej. Te fejkowe doniesienia sprowokowały jednak byłą partnerkę Marcina do kolejnych zwierzeń, w których pierwszy raz wprost przyznała, że Freak Fighter raz ją uderzył, cytując: używał względem mnie siły, to fakt, ale nie bił, tak jak napisałam wcześniej, uderzył mnie tylko raz. Cała reszta to niszczenie rzeczy, krzyki, wyzwiska, plucie na twarz, szarpanie itd. Pomimo, że sam zainteresowany milczał świeżo po wybuchu afery, to wstawić za nim postanowiły się osoby z jego środowiska, m.in. Łukasz Zaborowski, a więc osoba ze środowiska MMA i prywatnie kolega Marcina, napisał na Twitterze post o treści: dajcie Marcinowi się wypowiedzieć, ta dziewczyna ma od dłuższego czasu ze sobą poważne problemy i jest sporo świadków na różne sytuacje. Sam byłem sporo razy podczas jej ataków. Następnie głos zabrała była wieloletnia partnerka wrzoska i zawodniczka MMA Anita Bekus, która poinformowała na Instastories, że podczas trwającego 13 lat związku z Marcinem nigdy w żaden sposób nie podniósł na nią ręki, nie wyzywał jej oraz nie przejawiał żadnych objawów agresji. Dodała, że jest w szoku w związku z zaistniałą sytuacją i wyraziła nadzieję, że wkrótce wszystko się wyjaśni. W końcu około godziny 15 w sobotę otrzymaliśmy stanowisko od samego wrzoska, który wstawił na swój Instagram zdawkowe oświadczenie o treści: przemoc fizyczna wobec ukochanych osób jest dla mnie czymś niepojętym. Takie zachowania są mi obce. Obecnie moja rodzina znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Rodzina zawsze była i jest dla mnie najważniejsza, dlatego z troski o najbliższych, córeczkę, w tym malutką, nie będę w sposób szczegółowy odnosił się publicznie do krążących w internecie pomówień. Nie będę również komentował problemów prywatnych i zdrowotnych moich bliskich. Dla dobra całej naszej trójki bardzo proszę o powstrzymanie się od komentarzy, które mogą niepotrzebnie eskalować emocje. Dodatkowo Marcin usunął wszystkie zdjęcia na Instagramie ze swoją byłą już partnerką. Podsumowanie gali XTB KSW 90 w Warszawie, na której jak zwykle nie zabrakło kontrowersji. Zapraszamy do podsumowania sobotniego wydarzenia na zaprzyjaźniony kanał MMA Info. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata freakfightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!